Informacja o wypadku dotarła do kościerskiej komendy około 14. Po przeprowadzeniu oględzin i przesłuchaniu świadków policjanci wstępnie ustalili, że jadący w stronę Kościerzyny kierowca Skody Octavii, chcąc uniknąć najechania na tył poprzedzającego go pojazdu, zjechał na przeciwny pas, gdzie zderzył się z Audi. W wyniku tego zdarzenia obaj kierujący, jak i pasażerowie drugiego pojazdu trafili do kościerskiego szpitala. Jak potwierdzają statystyki, do wypadków najczęściej dochodzi w okresie wiosenno-letnim. Nie bez znaczenia jest też ładna pogoda. Dobre warunki atmosferyczne osłabiają czujność kierowców, którzy chętniej wciskają pedał gazu. Kiedy czujemy się zbyt pewnie na drodze, prędkość pojazdu jest o wiele wyższa niż obowiązująca. Kiedy zdarzy się jakiekolwiek zdarzenie, czy to ktoś wybiegnie na drogę, czy jakiś inny pojazd wykona jakiś inny manewr, kiedy wciskamy pedał hamulca, ta droga hamowania jest dłuższa, często wpadamy w poślizg jeszcze przy takiej prędkości i dochodzi do wypadków. W lipcu zeszłego roku na drogach naszego powiatu zginęły 3 osoby, w tym roku 1. Wypadków zdarzyło się jednak więcej. Niestety wciąż problemem są kierowcy pod wpływem alkoholu. Potrafią wypić wieczorem sporą ilość alkoholu, następnego dnia rano myślą, że wszystko jest okej, że są trzeźwi, mogą wsiąść. I te osoby, które wsiadają za kierownicę, kiedy są tutaj badani przez policjantów, dowiadują się o tym, że są pod wpływem alkoholu. Ale plusem jest to, że z reguły w weekend lub w poniedziałek od razu po weekendzie spora ilość osób kierujących, przyszłych kierujących, którzy chcą wyruszyć w podróż, przychodzą tutaj do komendy, sprawdzają swoją trzeźwość. Takie badanie daje 100% pewności co do tego, czy można wsiąść za kółko. W panujących upałach warto też pamiętać o tym, by prowadzić wypoczętym i w trakcie jazdy robić przerwy w zacienionym miejscu. Upał nie sprzyja koncentracji, za to zmniejsza szybkość reakcji. Nie zapominajmy też o piciu wody, by nie odwodnić organizmu, zwłaszcza że prognozy przewidują kolejną dawkę gorących dni.